jak nowe dziecko. Nie wiadomo jeszcze, jak się zachowa, jak dorośnie. No i właśnie dorasta, dorasta. A ja razem z nim. Muszę dorosnąć do niego, bo tak to jest właśnie z tymi, co piszą wiersze. Powinni być głupsi od swojego wiersza, bo jest odwrotnie, to nie jest dobrze. No mam nadzieję, że moje wiersze, tak jak moje dzieci, są mądrzejsze niż moje wnuki, już nawet chciałam powiedzieć. Od moich... Ode mnie, po prostu ode mnie. I w większości innych nie pomyślałam, jak bardzo jestem podobna do Charlesa Bukowskiego, do Ciebie Barona, czyli do Henry'ego Trzynaskiego, albo do Mikeja Rurka, aktora, który był jednym z nich przez kilka bezsennych nocy. I im podobnych dni, do skandalistów ze starych fotografii, gdzie opłakuje młode, roznegliżowane dziewczyny. Nie jestem prozaikiem, ani z pokolenia rytmów. Pisaniu nie inspiruje mnie sens, nie zadaje się z podejrzanymi typami, nie pociąga mnie margines społeczny, nie upijam się. Już nie palę. Lubię refleks, perfekcyjny porządek wokół i noce we własnym łóżku. Zanim wyjdę z domu, pijmy trzeźwie i mistrze oraz uprawiam wiele innych detali mistrzanych, zbyt wiele. I choć nasze nazwiska brzmią bardzo podobnie, ich końcówki sugerują diametralną różnicę płci. A jednak łapię się na tym, że jestem Charlesem Bukowskim. Przez krótką chwilę, tak mocno jak on, nigdy nie był kimś podobnym do mnie. A nawet sobie nie wyobrażam. To jest, proszę Państwa, autoportret Krystyny Lękowskiej zawarty w jej nowym tomie Tato i inne miejsca. Samotność. Samotność to jest tylko relacja, odcinek, od do, od człowieka do człowieka, od człowieka do miejsca, ale przede wszystkim od siebie do siebie. Zaskakuje mnie przynajmniej raz na dzień to, że moja samotność jest płaszczyzna, od ciebie do mnie, od do, od co. Loneliness. Loneliness is only a relation, a segment, from to. From person to place, but first of all, from myself to myself. It surprises me at least once a day that my loneliness lies in the plains, from you to me, from to, that'll do. Solitudine. La solitudine è solo una relazione, un segmento, da a, da una persona a una persona. Una persona, un posto, ma in primo luogo tra sé e sé. Mi stupisce ogni giorno almeno che la mia solitudine giace sui piani tra me e te. Da a si sa. Ukraina. Самотність. Самотність – це шлях від початку до кінця. Відстань. Від і до. Від людини до людини. Від людини до місця. Але насамперед від себе до себе. Принаймні щодня моя самотність дивує мене тим, що перебуває в просторі між нами. В проміжку від і до. Ось у чорному суді. Одиночество. Одиночество – це путь від початку до кінця. Розстояння від і до. Від чоловіка до чоловіка. Від чоловіка до місця. Але прежде всього від себе до себе. По крайній мірі, кожного дня удивляє мене те, що моє одиночество обнаружується в пространстві між нами. В проміжутки від і до. От в чому суть. Tłumaczy poezję. Różnie. To znaczy, wie pan, ktoś, kto nigdy poezji nie tłumaczył, to może mu się wydawać, że każdy wiersz się tłumaczy jednakowo dobrze.
Natomiast jeśli rozmawia się z kimś, kto poezję tłumaczy, i kiedyś tłumaczyłam amerykańskiego poetę na język polski, a jako że on jest tłumaczem również z hiszpańskiego, to on mi dał zupełną wolną rękę odnośnie wyboru wierszy, ponieważ stwierdził, że sam dobrze wiesz, niektóre wiersze się genialnie tłumaczą, a niektóre to jest niestety tak oporna materia, że ten wiersz przetłumaczyć się oczywiście da, ale że ten wiersz nie będzie w ogóle tak dobrym w języku tym docelowym, jak był w oryginale. Ciężko. Ciężko. Trzeba jakby w ducha wejść i to nie zawsze jest łatwe. I oprócz takiego samego rzemiosła tłumacza chyba no, trzeba mieć coś jeszcze więcej, żeby to dobrze wyszło. A czy śpiewność z języka polskiego się przenosi na inny język łatwo? Nie, polski jest dość specyficzny i trudny do tłumaczenia. Więc trzeba się naprawdę dużo napracować, ale no, rezultaty są, no, są zadowalające, naprawdę. Autorka zadowolona z tłumaczenia? Ja nie znam polskiego, więc ja oceniam to tylko po dźwięku, ale to zabrzmiało, prawda? Rytmicznie bardzo pięknie, tylko tyle mogę ocenić. No i zaufać profesorce pani Giovanni Tamasuzzi, która tak. Poleciła tą młodą osobę i prowadziła ją na kursie w Pizie, tak? Tłumaczeniowym. Dziękować koniecznie. No to zależy jaką poezję. Na przykład tłumaczyć, no to zależy, jeszcze każdy tłumacz, każdy poeta ma jakąś taką swoją poezję. Same trudne, a zatem jest niektóre takie rzeczy, które brzmią po rosyjsku trochę inaczej i po ukraińsku trochę dłużej trzeba przedawać. Tutaj troszkę krótkie, to ono wyszło na parę słów ten wiersz po rosyjsku i po ukraińsku dłuższy. Ten utwór jest na tyle skonstruowany, z tego co ja czytałem, najpierw słuchałem, potem czytałem, że tam nie pada słowo ani raz miłość. Ta miłość jest, ona się toczy za literami, które są na zewnątrz. No, napisać wiersz o miłości z wyrazem miłość to wyższa szkoła jazdy. Ja po prostu tego nie potrafię, bo nie chciałam uniknąć, chciałam uniknąć tautologii, czyli masła maślanego, czyli przegadać. Wolałam ją jakoś tam odczuć i w emocjach, uczuciu. Emocje to za mało. No, ale jest tytuł Miłość, także wszyscy wiedzą o co chodzi.